W wiadomościach tekstowych często wyrażamy nasze emocje przez emotikony. Pismo obrazkowe nie jest jednak wytworem współczesności, a przekonać się o tym będą mogli uczestnicy najbliższych warsztatów z cyklu Sobota w Muzeum. Odkryją oni najstarsze przejawy piśmiennictwa. Ograniczymy się do tych czasów właśnie prehistorycznych, co jest też lekkim paradoksem, bo generalnie historię odnotowujemy od momentu wynalezienia pisma, a co było wcześniej, no to no właśnie, i tu mamy taki dziwny przykład, że właśnie początki tego piśmiennictwa, mimo że jeszcze przedhistoryczne. Tak. Uczestnicy zajęć dowiedzą się o sposobach utrwalania myśli za pomocą piktogramów i alfabetu. Poznają też dawne nośniki informacji, takie jak gliniane tabliczki, papirus czy pergamin. Będzie wykład treściwy, merytoryczny, ale również ciekawy, atrakcyjny. No i zakończymy to wszystko zajęciami manualnymi. Czyli uczestnicy będą mieli możliwość spróbować swoich sił właśnie w jakiejś formie kaligrafii. Warsztaty, które zaplanowano na 27 stycznia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki, tradycyjnie rozpoczną się o godzinie 11. Chętni mogą zapisywać się telefonicznie lub mailowo do piątku.